Koszykarki Pompak Stęczy Leszno pokonały w meczu wyjazdowym Wisłę Kanpak Kraków 57-76. Początek meczu nie był udany dla leszczynianek. Pierwszą kwartę wygrały rywalki 16-15 i w kolejnej ćwiartce podwyższyły swoje prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 33-27 dla Wisły. Po przerwie role się odwróciły, a druga połowa w wykonaniu tęczowych była fantastyczna. Trzecią kwartę leszczynianki wygrały aż 27-9 i uzyskanej przewagi nie oddały już do końca spotkania. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 57-76 dla Pompak Stęczy Leszno. Punkty dla Tęczy zdobywały Iga Walentowska 29, Alicja Grabska 9, Magda Ratajczak 8, Maja Pietrzak 8, Alicja Schlosser 8, Justyna Hołtyn 6, Agata Siwińska 6 oraz Magda Pisera 2.